Rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądała procedura cała wyborcza. Przedstawiciele wszystkich partii politycznych wskazywali też na elementy, które będą problemem, bo w dniu wczorajszym proces procedowania ustawy był bardzo szybki, ale z drugiej strony nie pozwalał na to, że mogliśmy skonsultować się społecznie, nie mogliśmy wprowadzić tutaj do Sejmu konstytucjonalistów i nie mogliśmy wnieść większości poprawek, które kluby parlamentarne i koło parlamentarne położyły w ramach współpracy, którą deklarowaliśmy od wczoraj. Jest zgoda wszystkich partii politycznych, że wybory w Polsce prezydenckie powinny odbyć się w sposób demokratyczny, konstytucyjny, otwarty i w poszanowaniu praw Państwowej Komisji Wyborczej. Jest zgoda po tym posiedzeniu, że dobrym krokiem jest spotykanie i rozmawianie i struktura, która dzisiaj ogarnęła tą salę, czyli to, że mogliśmy bez kamer porozmawiać, nie kłócąc się, a wskazując na konkretne rozwiązania, to dobry prognostyk na przyszłość. Jest też kilka znaków zapytania. To, czy procedura, która została wczoraj przez Sejm zaproponowana ustawą, bo ten proces legislacyjny cały czas się toczy, może być w Senacie zmieniona, czy później Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało dotrzymać tych zobowiązań. Jest pytanie o ostateczny termin wyborów, który jest w pewnych widełkach, ale o tym za chwilę powie Anna Żukowska. Jest pytanie o odpowiedź, czy jesteśmy w stanie wszyscy doprowadzić do sytuacji, w której społeczeństwo uwierzy klasie politycznej, a to jest nasze wyzwanie, że liczy się demokracja, liczą się wyborcy, czas skończyć już z tym procesem wyborczym, który jest przeciągany, doprowadzić wybory prezydenckie do końca i zająć się wychodzeniem z kryzysu ekonomicznego, społecznego i zdrowotnego, który mamy z powodu koronawirusa. Te wszystkie elementy są dzisiaj naszym uzgodnieniem i wierzę głęboko, że to jest pierwszy krok do tego, że wybory prezydenckie w czerwcu bądź w lipcu odbędą się w trybie legalnym, demokratycznym, konstytucyjnym i pozwalającym wszystkim kandydatom zaprezentować się przed wyborcami. Dziękuję bardzo. Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się konkretu. Dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwości zależy na terminie 28 czerwca. Natomiast ja podnosiłam, że jeżeli nie uwspólnimy stanowiska, nie dojdziemy do konsensusu w Senacie, i konsensus oczywiście nie ma na tym polegać, że Prawo i Sprawiedliwość umyje rączki i będzie chciało rękami senatorów innych ugrupowań załatwić sprawę z tą ustawą, bo to jest taki gorący kartofel, który oczywiście PiS wrzucił do Senatu jak najszybciej po to, żeby teraz móc uderzać w Senat, mówiąc, że to Senat będzie zwlekał. To ja jednak pragnę zauważyć, i to mówiłam, że termin dla Senatu upływa na przyjęcie tej ustawy 9 czerwca. Przy założeniu, że PiS jest zdeterminowany do wyborów 28 czerwca, zostaje nam 13 dni na właściwie zrobienie wszystkiego. Zrobienie kampanii, w ogóle zarejestrowanie komitetu wyborczego, zebranie podpisów, jeżeli taka będzie ostateczny kształt tej ustawy, więc jedyną opcją jest to, żeby porozumieć się już w Senacie i żeby również Prawo i Sprawiedliwość przyjęło taki kształt tej ustawy, jaki zostanie wydyskutowany. Będziemy, myślę, o tym rozmawiali w ciągu najbliższych kolejnych dni. Również oczywiście będą to przedstawiciele klubów senackich, ale również tak ustaliliśmy, że nie tylko senatorowie, nie tylko te kluby, które mają swoją reprezentację w Senacie, ale ponieważ później ta ustawa wraca do Sejmu, będzie też głosowana w Sejmie, także w tych rozmowach również koło Konfederacji powinno i będzie brało udział. I my się tutaj nie jesteśmy w stanie zgodzić na ten termin w tej chwili, przy takich założeniach, jakie są na ten moment, czyli po odrzuceniu naszych poprawek w Sejmie. Będziemy o tym rozmawiali, ale ten termin 28 czerwca wydaje nam się terminem zbyt szybkim. Prawo i Sprawiedliwość argumentuje, że trzeba zrobić wszystko, żeby przed końcem kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy wybory przeprowadzić. My się z tym zgadzamy. Mamy różne interpretacje dotyczące tego, czy tutaj doliczać termin 21 dni na to orzeczenie przez Sąd Najwyższy ważności wyboru prezydenta, czy już po prostu najpierw prezydent nowo wybrany obejmie urząd i Sąd Najwyższy potem będzie analizował, czy został wybrany legalnie. Dlatego nie chcąc doprowadzić do tego, żeby w przeciągu pół roku
doszło do trzecich wyborów, bo jeżeli się nie uda wybrać prezydenta do czasu do 6 sierpnia, no to naszym zdaniem po prostu dojdzie do opróżnienia urzędu, niezależnie od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość uważa, że będzie pani marszałek Sejmu mogła pełnić tę funkcję, czy też nie. My uważamy, że tutaj oczywiście cała opozycja się zgodziła, łącznie z Konfederacją, że mogłoby to tak zostać zinterpretowane i po prostu marszałek by przejął te obowiązki. To po prostu nie będzie prezydenta, więc wybory będą musiały się odbyć po raz trzeci. Za wszelką cenę oczywiście chcemy tego uniknąć, bo to już jest... Ośmieszyliśmy się już raz. I chyba wystarczy jako kraj. Dlatego będziemy się spotykali przez następne dni i ustalali, tak jak powiedziałam, wspólne stanowisko senackie, wspólne również z Prawem i Sprawiedliwością, żeby nie było tak, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu, nie wiem, nie przyjdzie, wstrzyma się tylko po to, żeby nas zmusić do szybszego wrócenia tej ustawy do Sejmu, a potem zrobienia z nią, co się tylko żywnie podoba. Bo na to po prostu to nie będzie żaden konsensus. I nie po to się spotykamy. Ale mam nadzieję i wierzę w to, że uda się ten konsensus osiągnąć. Jakie poprawki, jakie mamy pomysły? Poproszę wiceprzewodniczącego Krzysztofa Śmiszka. Spotkanie upłynęło w dobrej, ale też bardzo szczerej atmosferze. I pewnie dzięki temu, że nie było kamer, mogliśmy sobie powiedzieć bardzo wiele rzeczy, ale postawiliśmy na przyszłość, to znaczy wszyscy zgodzili się co do tego, że rozmowa o przeszłości jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest rozmowa o tym, co się wydarzy i w jakiej sytuacji jesteśmy jako społeczeństwo i jako kraj. Padło też parę konkretów, które spotkały się z dobrą i życzliwym przyjęciem wszystkich. Jest to na pewno wzmocnienie roli samorządów w organizacji tych wyborów. Jest to na pewno kwestia zwiększenia liczby osób zasiadających w komisjach wyborczych, gdyż dzisiaj ten projekt przewiduje minimum 3 osoby, które mają zasiadać w komisjach wyborczych. My twierdzimy, że tych osób ma być więcej. Mówimy także o być może dwudniowym głosowaniu i tutaj też padła deklaracja, że możemy nad tym pracować, a także wydłużenia godzin pracy komisji wyborczych. Oczywiście spornymi przepisami są przepisy dotyczące, to są ten słynny artykuł 20, który w naszym przekonaniu w pewnym sensie zwalnia z odpowiedzialności ministra Sasina i premiera Morawieckiego za wydatkowanie bez podstawy prawnej milionów złotych na pakiety wyborcze, czy zlecenie Poczcie Polskiej, czy PWPW działań dotyczących właśnie dokumentów wyborczych. My także spotkaliśmy się z takim zrozumieniem i czuję, że takie zrozumienie było wśród wszystkich uczestników, żeby społeczeństwo, nie tylko politycy, ale przede wszystkim Polki i Polacy mieli jasny harmonogram dochodzenia do tej daty wyborów i co się po kolei będzie działo. Także tak jak podsumowując, będziemy starali się nad tymi poprawkami pracować i przekonywać się nawzajem, ale atmosfera do tego przekonywania się nawzajem była, powiedziałbym, nadzwyczaj dobra. Dziękuję. Proszę Państwa, parę słów o tym, co w najbliższych dniach. My jesteśmy przekonani, że żeby wyjść z tej prawnej matni, w której w tym momencie znalazła się Polska, jest konieczne porozumienie wszystkich klubów parlamentarnych. I to koalicyjny klub Lewicy powiedział dziś na tym okrągłym stole, że zagrożenie, przed którym stoimy, to jest zagrożenie sytuacją, w której wybór prezydenta Rzeczypospolitej, ktokolwiek by tym prezydentem nie został, będzie wątpliwy i będzie podważany. I naszą odpowiedzialnością wspólną jest spróbować doprowadzić do tego, żeby w porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych uzgodnić zasady gry. Droga do tego wiedzie w tym momencie poprzez porozumienie w Senacie. I to jest to, co Lewica zaproponowała. Zaproponowaliśmy wszystkim klubom parlamentarnym spotkanie, na którym będziemy rozmawiać o takim kształcie ustawy, który będzie do zaakceptowania dla wszystkich. Taki kształt ustawy przyjęty przez Senat, w którym zagłosowałyby za nim zarówno stronnictwa opozycyjne, jak i Prawo i Sprawiedliwość, jest jedyną drogą, która może nas doprowadzić do wyborów, których nikt nie będzie kwestionować. Mamy nadzieję, że to się uda.
Czekamy, proszę Państwa, teraz na decyzje gremiów politycznych innych partii, które brały udział w tym spotkaniu. My zaproponowaliśmy, żeby w najbliższych dniach takie już robocze spotkanie dotyczące konkretnych zmian w ustawie odbyło się. Tu też się centralną rolę mają odegrania senatorki i senatorowie wszystkich klubów. Pozdrawiamy pana marszałka, który właśnie przychodzi. Wierzymy, że to jest jedyna droga, która może uzdrowić tę sytuację, bo alternatywą jest chaos, jest pogłębiający się chaos i zniechęcenie Polaków do wszystkich polityków obciążanych odpowiedzialnością za tę wyjątkową w skali historii wolnej Polski kompromitację, którą przyniosły nieprzeprowadzone wybory. Jednym słowem, proszę Państwa, plan Lewicy jest bardzo prosty. W najbliższych dniach, po tym jak zgodzą się na to kierownictwa innych partii politycznych, spotkanie nad konkretami, nad zmianą kształtu tej ustawy tak, żeby była ona akceptowalna dla wszystkich, a następnie przegłosowanie jej przez wszystkie stronnictwa parlamentarne, bo możemy się spierać i będziemy się spierać w tysiącu spraw. Spór i konflikt jest istotą polityki, ale potrzebujemy porozumienia co do zasad gry, bo jeśli tego porozumienia co do zasad gry nie będzie, to cenę za to zapłaci polskie państwo. Na samym początku spotkania Okrągłego Stołu zaproponowaliśmy, że podstawowym warunkiem porozumienia powinno być to, że prace w Senacie będą skrócone, że nie będziemy pracowali nad ustawą 30 dni, tylko będziemy pracowali krócej, tak żeby wybory parlamentarne, wybory prezydenckie w Polsce mogły być przeprowadzone zdecydowanie wcześniej.